Maciej i jego wuj wracają do domu. 35-latek szuka dogodnego momentu, by poprosić Kazimierza o pożyczkę, ale cały czas czuje się skrępowany. Ale trumnę to naprawdę ładną wybrałaś. W sumie to sam chciałbym, żeby mnie kiedyś takiej pochowano. No, może akurat niekoniecznie w różowej. W zasadzie to wolę Bóg niż dom pale. Czyli innymi słowy, każda by ci się spodobała, tylko nie ta, którą wybrałem. No dobra, no. Sam może bym takiej nie wybrał. Ale dla cioci Jadzi jest idealna. Jeszcze Ewa i Natalia wybiorą jakieś ładne ubranie do trumny i będzie naprawdę pięknie. Tak, co za szczęście, że moja żona będzie miała piękny pogrzeb w pięknej sukni. Możesz już nic nie mówić. Jasne. Ale autko to naprawdę super. Jeszcze takim nie jechałem. Ile to ma koni? Z 200? 245. Ja pierdziele, ale cacko. Co się dzieje? Wciskam gaz i nie jedzie. Po prostu wjedź na pobocze. Już. Maciej jest załamany. Już wcześniej bał się poprosić wuja o pożyczkę, a teraz jest pewny, że Kazimierz mu jej nie udzieli. Powiem szczerze, że nie wiem, co się stało. A ty w ogóle znasz się na samochodach? No nie. To skąd masz wiedzieć? Halo? No, wreszcie. Ile można czekać? Po to tyle za asystans płacę, żeby potem słuchać przez 5 minut jakiejś głupiej melodyjki. No tak, czekam pod tym adresem. Samochód się magicznie nie naprawił w międzyczasie. Tak, za ile będzie ta laweta? Wspaniale, czekam. Pracowałem kiedyś na infolinii. Jak ktoś był niemiły, to zawsze robiliśmy mu pod górę. Ale nie obchodzi mnie to. Mówię tylko, że może gdybyś był milszy, to laweta przyjechałaby szybciej. Nie musielibyśmy na nią czekać, gdybyś nie zepsuł mi samochodu. No ale widziałeś, że to samo się stało. Nawet dziecko wie, że samo nic się nie dzieje. Musiałeś coś źle zrobić. No może tak. To by w sumie do mnie pasowało. To może w ramach przeprosin zapraszam na drinka. Co ty na to? O, to chyba pierwsza sensowna rzecz, jaką dzisiaj powiedziałeś.